Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Ewangelia Jana 12:24. Ziarnko pszeniczne. Wiele osób codziennie spożywa chleb. Często jest on wypiekany z mąki pszennej powstałej ze zmielenia ziarna pszenicy. Pszenica jest uprawiana na wszystkich kontynentach. Ziarno jest zasiewane w ziemi i zaczyna kiełkować, gdy jest wilgotno i ciepło. Jedna część rośnie w górę, tworząc zieloną część rośliny, druga część rośnie w dół, tworząc korzenie w glebie. Łodyga dźwiga na końcu ciężar dojrzałego kłosa. Owoc składa się z 30, 60, a nawet 100 ziaren. Każde pojedyncze ziarno może być ponownie zasiane i ponownie wyda owoc. Ten cud Bożego stworzenia odbywa się na naszych oczach rok po roku. Pan Jezus Chrystus, mówiąc te słowa o ziarni pszenicy, miał na myśli siebie samego. On sam musiał umrzeć, aby przez jego śmierć mógł powstać owoc dla Boga, czyli aby ludzie, którzy w Niego uwierzą, mogli być zbawieni. Innymi słowy, gdyby On nie umarł, jeśli ziarnko pszeniczne nie obumrze, nie byłoby owocu dla Boga. Ziarnko pszenicy zostałoby samo, byłoby pojedynczym ziarnem. Owoc roślinny jest tego samego rodzaju, co nasienie, które jest umieszczone w ziemi. Zatem wszyscy wierzący, którzy należą do owocu Pana Jezusa, mają to samo życie, co On. W ich pragnieniach, myśleniu i zachowaniu można rozpoznać życie Jezusa. I różni się ono od dążenia ludzi tego świata, które jest skierowane na to, co widzialne. Wszyscy, którzy należą do tego owocu, są z serca wdzięczni Panu Jezusowi, że nie chciał pozostać sam i dlatego poniósł śmierć. I cieszą się, że śmierć Jezusa wydała obfity owoc. Jest to niepoliczalna rzesza ludzi. Nabyłeś dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu. Objawienie, 5 rozdział, 9 werset. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, naszego Pana, mają skutki sięgające poza wieczność. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Ewangelia Jana, 12 rozdział, 24 werset.